Czy Kutno jest miastem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami? Jest wiele programów wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych. Miasto Kutno wystąpiło o środki na asystenta osoby niepełnosprawnej. Ideą tegoż projektu jest generalnie dofinansowanie osób, które będą wspierać osoby niepełnosprawne. Te osoby bardzo często znajdowały się w takiej sytuacji, że nie mogły poza rodziną liczyć bardzo często na jakąkolwiek pomoc i właśnie z myślą o takiej pomocy to stanowisko zostało stworzone. Dlatego też miasto zdecydowało się, że w momencie, gdy ogłoszono konkurs na dofinansowanie asystenta, a było to na początku grudnia ubiegłego roku bardzo szybko został uruchomiony cały proces zbierania danych, z zainteresowania potencjalnych korzyst osób korzystających z tego programu. No i na koniec grudnia udało się wysłać pismo, wysłać zgłoszenie miasta do ministerstwa, aby to stanowisko zostało w Kutnie także stworzone. Jak aktualnie miasto wspiera osoby z niepełnosprawnościami? Po pierwsze, no, faktem jest, że na nas ciąży obowiązek przystosowywania przestrzeni miejskich dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście jest to proces długotrwały, ale myślę, że można zauważyć, że pod tym względem następuje sukcesywnie poprawa. Przestrzeni miejskiej przy, czy przystosowanie tej przestrzeni miejskiej do osób niepełnosprawnych. To samo dotyczy również i e, funkcjonowania różnych instytucji, gdzie zwracamy uwagę na to, aby były odpowiednie e, rozwiązania architektoniczne, które tym osobom umożliwiają obecność w tychże instytucjach instytucjach kultury, jak chociażby Dom Kultury. Tak jest też to planowane w Pałacu Saskim. A więc <laughs> Również to kolejna sprawa to dla osób pod kątem osób niepełnosprawnych, także i rozwijamy instytucje, takie jak przedszkola, szkoły. Nie sposób to ująć, bo to jest dłuższa zupełnie historia, aby przekazać, jak, jak wygląda w tym zakresie polityka miejska. Na pewno jedno jest ważne: asystent osoby niepełnosprawnej. To stanowisko, o ile uzyskamy wsparcie ze strony ministerstwa, będzie kolejnym rozwiązaniem, dzięki któremu sytuacja osób niepełnosprawnych będzie lepsza. W Kutnie działa szereg instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i pomagających w codziennych czynnościach oraz w zmaganiach się z trudnościami. Jakie trudności. Więc na pewno natury osobistej, percepcji skupienia się, jakiejś komunikowania się z ludźmi, ze społeczeństwem. Są często odizolowani. Dużo się zmieniło w ostatnim czasie. Działania, wsparcia, choćby naszego stowarzyszenia, czy w ogóle otworzenie się społeczeństwa na tego typu ludzi, sprawiło, że oni też się pomału zaczęli otwierać. Jednakże co my jako opiekunowie żeśmy zauważyli, że jednostek tego typu dla tego typu yy, yy, osób niepełnosprawnych jest chyba jeszcze za mało na terenie Kutna. Z uwagi na, na to, że jest ich dużo w takich jednostkach, brakuje miejsca, na przykład w pracowniach terapeutycznych. Nie każdy może poświęcić im tyle czasu, ile może powinno to być, bo przecież gwarantuje nam to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, który wyraźnie mówi o regulaminach dotyczących tych jednostek. Że się powinno kłaść ścisły nacisk na, na opracowanie programów indywidualnych, właśnie te, takich terapii zajęciowych. To nam w tej chwili ucieka, bo wszyscy schodzą do terapii grup, grupowych czyli zajęć świetlicowych. Inne problemy związane z, z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. No to już takie bardziej typowe dla tych, którzy na przykład mają, poruszają się na wózkach. Nie do końca jeszcze to wszystko jest dostosowane do, do mm, funkcjonowania tych osób w życiu codziennym. I ja osobiście znam osobę, która od niedawna funkcjonuje w takiej jednostce, jest na wózku inwalidzkim. I mamy dużo kontaktów. Próbowałam przejść, odprowadzałem się do domu ulicami Kutna. Naprawdę jest tragedia. Osoba sama sobie nie poradzi. Musi mieć zawsze opiekuna, więc jest to ciągle jeszcze niedostosowane. Program ma służyć wyrównywaniu w mieście Kutno szans i poprawie samodzielności osób niepełnosprawnych. Asystenci mają pomagać osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach. Program ma na celu przede wszystkim ogólnodostępne wsparcie osób niepełnosprawnych w dwóch kategoriach. Pierwsza grupa adresatów, którzy mogą skorzystać z usług asystenta, to osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami. To są te dzieci, które wymagają stałej, długotrwałej opieki ze strony osoby dorosłej lub innego opiekuna. I też konieczność asystencji w przypadku procesu leczenia, rehabilitacji i nauki. Druga grupa to są osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, i społecznej i o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub wydanych na podstawie równoważnego orzeczenia. Zakres, który program przewiduje w przypadku usług asystenckich, jest dość szeroki i jest otwarty. Czyli wszelkie potrzeby będą indywidualnie do potrzeb osoby zainteresowanej dostosowywane. Możemy tutaj mówić m.in. o asystencji w przypadku dojazdu lub powrotu do domu bądź pracy, ośrodków wsparcia, gabinetów lekarskich, terapeutycznych, świątyń, do znajomych, do rodziny, do instytucji finansowych, do banków, do urzędów. Również w przypadku um, organizowania czasu w postaci um, zakupów, ale tutaj jest ważne zastrzeżenie, a z, o, uczestnik programu musi brać aktywny udział um, w tych zakupach. Czyli to nie jest absolutna taka wyręka, że asystent osoby niepełnosprawnej zrobi zakupy za tą osobę, tylko chodzi o to, żeby ta osoba uczestniczyła w organizowaniu i kształtowała też swoje nawyki dotyczące organizacji, np. budżetu finansowego swojego domowego. Kolejny aspekt w przypadku zakresu tych usług. To na przykład e, możliwość uczestniczenia i udziału i towarzyszenia przez asystenta osobie niepełnosprawnej w kontaktach czy we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w odwiedzinach do rodziny lub znajomych. Kolejny nacisk należy położyć na możliwość korzystania z dóbr kultury i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej przez asystenta. Mówimy tu o wyjściach np. do kina, teatru, galerii sztuki lub muzeum. Usługa asystencka może jeszcze polegać na pomocy asystenta przy wykonaniu Czynności dnia codziennego osobie niepełnosprawnej, łącznie z pomocą dziecku niepełnosprawnemu na terenie szkoły. Ważne zastrzeżenie, o ile szkoła nie przewiduje takiej asystencji już u siebie wcześniej. W pełni popieramy takie inicjatywy. Niech miasto kutno stanie się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.